Hej, cześć, witamy was wszystkich bardzo serdecznie w halloweenowym specjalnym odcinku z Minecrafta. Ze mną są Frodo. Cześć, cześć, witam was. I Torgus. Cześć wszystkim. I postanowiłem zabrać ich dzisiaj do sierocińca. Wow. Zobaczymy, jak nam pójdzie przejście mapy horrorowej, horrorowatej. Mój debiut. No mój też, jeszcze mi się też nie zdarzyło. Zresztą Jezu. Ktoś sobie pomyśli, jak Minecraft może być straszny. No to się przekonamy, ponieważ tę mapę ktoś określił jako najstraszniejszą, jaka powstała w Minecrafcie. Oh my god. Nie, no gdzieś serio? Do czegoś ty mnie zaprosił. No co, trzeba się bać. Jak no dobra, jest tutaj bardzo dużo do czytania, więc myślę, że przejdziemy do tego od razu. Tak, no nie żebyśmy zapomnieli tekstur paka, bla bla bla, to jest mapa do horroru. Mamy przeczytać zasady i historyjkę. Nie mamy spać w łóżkach, to ciekawe. Bo gra nam ma skraszować w tym momencie. No i mamy uważać na krew i na jumpscary. No mamy, my God, ja już mamy się... niegać, jeżeli mamy jakieś tam problemy zdrowotne. I pamiętaj, to nie jest tylko Minecraft. To ja mam problemy. Ja też. Tak? Dobra, tu jest historyjka, to nie wiem co najpierw. Historyjka czy ja sobie tu kucnę, zasady? Będzie tam. Może te zasady, nie? Historię pociśniemy na końcu. Dobra. Nie spać mamy w łóżka, to już było zresztą. Mamy czytać każdą książkę i podążać za historią, albo jej nie ukończymy. Nie martw się, nie ma zbyt dużo książek i są krótkie. No, mamy używać tekstur paka, brightness, czyli jasność niższa niż 50%. O kurde, ja mam najjaśniej. Ojojoj. Jasność mniej niż 50, no to ja wezmę 45. Mniej niż 50. Oh my god. Dobra, też mam 45. Tak, mamy grać na tym najtrudniejszym trybie i na przygodowym. Nie mamy niszczyć żadnych, ani umieszczać żadnych bloków. Chyba że dostaniemy to zasygnalizowane. Mamy używać słuchawek. Muzyka na zero, a dźwięki na 100%. Ja dźwięków nie mam na 100%. Mamy chyba nie opuszczać ścieżki, dopóki nam nie powiedzą. Nie mamy się wspinać na drzewa, nie ma tam nic do zobaczenia. Mamy unikać grania na peaceful i na easy. Bez tekstur paka nie ma zabawy, no to już widzimy. No i historyjka chyba nam została. Dobra, słuchajcie, ja sobie dałem na 50% dźwięki. Jednak? Dźwięki? No dobrze. Mi tyle wystarczy, naprawdę 100% to będzie chyba przegięcie. No dobra, 50. O, już coś słyszę. Jezus Maria, ja też. A, ciul, raz się żyje. To dałeś stówkę? 75 dałem. To da więcej. Ale to ten główny poziom głośności? Podbijasz stawkę. Słuchajcie, kto da więcej? Ale to ten główny poziom? To tak. O to chodzi? Tak. Dobra, to tak. Ja dam 70 też. Dobra, to ja też tego daję 70. No to ja jestem lepszy, bo mam 75. Dobra, 75. I historyjka. Wracamy do domu po długiej podróży. I nadal mamy sporą drogę do przebycia. Ale nie zdajemy sobie sprawy, że potrzebujemy paliwa, które nam się właśnie skończyło. Więc nasze you wait for a car, czyli czekamy na samochód albo na kogoś, kto tak się pojawi, ale nikt się nie pojawia. Więc decydujemy się zostawić nasz samochód i zaczynamy naszą podróż na pieszo, żeby znaleźć jakieś miejsce albo kryjówkę. No i mamy jakąś skrzynkę. Okay. To jest jakieś... Ja mam okulary. Sunglasses. Okulary. Czy można je założyć? Frodo, można. Wow. Można. Zacznę Frodo. A teraz mogliśmy zrobić sobie zdjęcie. Ale wiecie co? Jest ciemniej. Ej, jest mi się ciemniej wydaje. Faktycznie. Jest ciemniej. No są przeciwsłoneczne. No dobra, niech i ja będzie. Ja słońca nie widzę, kuźwa. Są jakieś 3D okularki? Dobrze, to idźcie piersi. Nie. Ja idę. No dobra, to ja idę. A to się ja samo otworzy? Tyły. Nie, tam był przycisk start. Co wy robicie? Tu. Aha, dobra. Tu. O Boże. Gdzie jesteście? This is... What? Okej, jesteśmy z powrotem. Małe problemy techniczne, nieważne, nie było. Tak właśnie. Dobra, zmierzamy ku temu sierocińcowi.
Ale przodem, okay. Przodem, raz. Ja się boję. No, masz taką białą ścieżkę, idziesz. Oj, macie napisy? No tam wcześniej miałem. Jaka brama. Sierociniec. Jak mam się dostać tam? Ten księżyc zarąbisty. No. No. Mój wygląda jak planeta, nie? Jak no. Nas, no. No nic nie, nie ma. Tu bijacie. No innej drogi nie widzę. Zamknięte, dobrze. Nie zostawię. Puśćcie mnie stąd. Czekajcie, a tutaj jest coś? Tu jest jakaś dźwignia. Można ją przestawić? What? No chyba nie. A nie, to nie jest dźwignia, to jest znacznik. Aha. A, to jest jakiś haczyk, dobra. Dobra, idziemy. Tu szybciej się nie da. Ja nie chcę w ten las tak, się tam jesteśmy spowolnieni. No właśnie, nie idziemy tam, nie? Idziemy ścieżką. Nie, ścieżką. No, idziemy. Dobra. Co to jest? Jezu, czekaj, widzę twoją głowę. Jezus, ma... Proszę, przepraszamy za wszystkie wulgaryzmy, ale to się nie da inaczej. Okej. Okay. Podchodź. Jezu, te dźwięki. Nie, i jak to stąd wyjść? Szybko, do domu. Myślisz, że tam będzie bezpieczniej? Nie. No nie wiem. Jezus, co tu w oknie siedzi? Gdzie? No jest jakaś postać. Aha, tu. Wygląda się nam. Zgasła. Jest... Nie ma jej. What? Faktycznie. O-o. Halo? Jak tu jest ciemno. Jesteś w domu? Wchodzicie? O. Nie zostawiajcie mnie na zewnątrz. Czy na tym stole byśmy podani na samym końcu? Help me. No help me. Okej. Okej, okay. Na górę? Gdzie ktoś my teraz idziemy? Ktoś kogoś tutaj. Idziemy tu? Tam, gdzie jaśniej. No. Przy kominku jest książka. Okej, to jest płyta. O Jezu! Ej. Zgasł się. Ale czemu kominek zgasł? Kiedy biegniesz? Nie wiem, zamykać drzwi. To nie jest bezpiecznie. Światło, światło. Kominek zgasł, od tego zacznijmy. O Jezus Maria! Drabinka! Słuchajcie, a tutaj te książki, my zbieramy te książki? Nie, one są puste, chyba nie są potrzebne. Jezus, co to? Brata! Gdzie wy jesteście? O Boże, gdzie wy jesteście? Tu są drzwi, chodźcie tu! Gdzie? Ja się boję, że mi wyskoczy na twarz. Jest tak ciemno. Boże, jaki długi korytarz. Ja muszę ściszyć. Ja też. Ja nie wierzę w to, co to było. Jezus, poczekajcie jeszcze na mnie. Bo tu jest... Co? To jest kreda. Mamy ją wziąć? Nie wiem. Ja ją wezmę. Faktycznie. Dobra, ja, to ja biorę pamiętnik. To jest jeszcze jedna książka. No, czytaj. Jezu, jakie ciary mam. Matko boska. Jak się tutaj kitam? Matko. Drogi pamiętniczku, piszę to, ponieważ nie mam żadnych przyjaciół oprócz Alicji. Ale jest ona taka cicha teraz. Nawet nie odpowiada nauczycielowi. Just because, i to dlatego, że ma takich tych wymyślonych przyjaciół, ktokolwiek z nią tam rozmawia. Drogi pamiętniczku, dzisiaj nie mogłam znaleźć Alicji. She wasn't in her... Nie była w swoim łóżku, kiedy się obudziłam. Zapytałam o nią nauczycieli, ale udawali, jakby nie znali Alicji. Mam nadzieję, że wróci jutro. Drogi pamiętniczku, dzisiaj Alicja wróciła. Ale to nie była ta sama Alice. Udawała dziwną i mówiła do swoich wymyślonych przyjaciół, którzy stali koło jej łóżka, i do nauczyciela sztuki, który krzyczał na nią, ponieważ nie rysowała ogródka, zamiast tego rysowała czerwone kółka. Drogi pamiętniczku,
modlę się codziennie o Alicji. Wszyscy ją prześladują i ona płacze w klozecie. Mam nadzieję, że będzie z nią wszystko w porządku. Tęsknię za nią. To wszystko. Chcę być horror, mi się nabija. Dobra, i to mamy... To jest taka forma obrony. Note. Jestem Sara i krwawię na... wykrwawiam się na śmierć. Kurde. Osoba, która to czyta, powinna zatrzymać Alicję. Kiedy obudziłam się, wszyscy byli nieżywi. Alicja czekała przed drzwiami, torturowała mnie, ale była przerażona. Jej wymyślony przyjaciel ją jakby, no... kazał jej to robić. Jeżeli znajdziesz tą notatkę, powinieneś zatrzymać ją, inaczej nie przetrwasz. Żeby ją zatrzymać, musisz... tą kredę musimy postawić na czerwonych kółkach, którą ja mam, tą kredę. Było takie kółko wcześniej. O, to tutaj jest, w bibliotece. Pamiętacie? To też jest jakaś książka. A nie, sorry, nie ma. Tu, tu. Frodo, ty chyba znalazłeś to kółko. Czyli już wiemy, jaki mamy cel. Idziecie? No. Tak, 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 idziemy. Gdzieś przy ścianie o, to tu. Było. O, właśnie. O, świeci się. Dobra. Ja pierdzielę. Idziemy stąd. Ale gdzieś jeszcze takie kółeczko było? No musimy znaleźć, tam jest wielki ten dom. Tylko tak, jak mijaliśmy, o to mi chodzi. Tu jest kuchnia. Ulala. A jak nas no to chodźcie. Jakie noże. Oh my god. Będzie potrawka z nas. Płytki jakieś naciskowe. O, jest skrzynka. Tu jest, tu jest. Co? Żarcie, biorę. Tu jest no ciasto. Masz jeszcze to? Masz jeszcze to takie, żeby dać na te pola? Mam, mam. Tylko jem ciasto. Ja mam w ogóle tutaj... Już. Jezus Maria! Ostrzegajcie troszkę wcześniej. Przepraszam. Jesus. Oh my god. O, ile mięsa, zobaczcie. W ogóle tak by the way weźcie jest sobie. 23.30, gdy to nagrępamy, więc wiecie. Tak, jest ciemno, strasznie. Słuchajcie, ja tu to wszystko zbieram. Jest? Nie, to jest dropper. Co tu bo jest jeszcze dobrego? Się okaże, że to będzie trzeba tutaj. O, tutaj mięso. Ten. Co tam było? Ja tylko wyciągnąłem ten, mięsko. Tam był duch i na mnie chciał skoczyć. Masz mięsko za to. Co ja to mam też? Jabłuszko. Masz. Nie, patrz nie tu, ma co proszę. Był duch. Zobaczysz sobie na mojej perspektywie. O, skrzynka. O, chlebek. Będzie kolacja? Ja właśnie jem. O, tu coś jest. Chlebek. Sorry. Jakaś... Aha, woda tu jest, dobra. Komu Jezu, chleba? Nic nie widzę kompletnie. W tych piecach to nie ma nic, prawda? No chleb nie, był. W piecach nie było nic. Aha. A był chlebek. Chcesz? To ja masz też. Nie mam, mam, spoko. Idziemy tam naprzeciwko. Tam widzę skrzynkę. Rogu. Byliśmy, tutaj był ten... Byliśmy kominek. Tu? A, to jest ten dobra, okej. Okay. Wiecie o co chodzi, bo to jest tak, że... Kto idzie pierwszy, to pewnie mu wyskoczy, tak? Bo to nie jest tak, no, że wszyscy... No, dobra, to Frodo idź teraz ty. To jest ta główna droga. To jest jakieś drzwi. To jesteśmy na tablicy. To ja bym poprosił. No running o, to nie biegać w holu. Zabka tu jest bieganie, książka, tak. Jakby ktoś wziął, mógł przeczytać. Tu jest chyba na ścianie, czy mi się wydaje. Ale ta książka jest pusta. Nie jest zapisana. Aha, Jezu, nic dobra. Nie widzę, zupełnie. Ciemno jak... No jest ciemno. Dobra. Jezu. Za mną nie. Nie wiem. Dobra, idę tu. Tu jest pól. Kibelki, daj. No. O Boże. Daj. O Jezu, krew. Help mi tam jest. Jest krew. Jezus, jakie tu są długie te... Coś wyskoczy z jednej łazienki jak nic. Matko i córko, chodźcie. Nienawidzę takich klimatów. Okej. Okay. Basen. A, wpadłem do wody. Coś zobacz, czy coś jest. Musimy znaleźć no. ten kółko, czy... O, jest! Są ślady stóp. No, no, no. Boże. Tak krwawione. Boże, ja zawsze wiem, że to będzie i się boję tego. Ja sobie skoczę do wody na główkę. O, mam do 3 te w sumie. A patrzcie, o, zobaczcie. No, widziałem, widziałem. Co? Mogliśmy w trójkę skoczyć, akurat są 3 wyskocznie. No to ja za późno. Dobra, skaczcie już teraz. Dobra. No to hop. Hop, hop. No Frodo! No Frodo! Jak mnie wyciulał.
Bo już byłem w wodzie, tam jest ta krew, ona gdzieś prowadzi. To tam nic nie ma? Nie otwierają się te szafki? Ja się boję, że jak będziemy wracać, to coś nam wyskoczy. Aha. Po tym, jak to kółko tam dezaktywowaliśmy, nie? Boże. Nie, no, nie widzę. Patrzcie, help me. Nie było tego, czy było? No widziałem to, mówiłem. O kurwa, ja nie słucham, bo jestem tak przerażony, że już... Poczekajcie. Dobra, idziemy stąd. Ja pierdzielę. Nie było tego. A może było? To nie było. Nie wiem, jak już panikuję. Gdzie to się wychodziło? A. Tu. O. Tu jest jakaś aula. Tynka. Film jakiś. Aha, film, film. To jest kino. Ja siadam z przodu, albo nie z tyłu. Nie, ja też to z tyłu. Ja w ogóle na podwyższeniu się zawsze jakoś czuję. To jest jakiś przycisk, ale on nic nie robi. O, jak fajnie to wygląda. Coś wyskoczy zaraz, jakaś morda, coś czuję. A nie ma w tym ekranie. Nie ma nic? Jezu, tu nic nie widać. Są kości. Tu jest kość. No, kości widziałem. I tu też. A tu przy tym ekranie, tu jest tak ciemno, nic tu nie widzę, no. Jest jakiś przycisk, ale nic nie robi. No, no, no. Tam na górze jest jakiś człowiek? Jakąś główkę tam widzę. Bo ktoś tam jest. To Steve. No dobra, w każdym razie nie ma tu nic, prawda? Tu jest wejście na górę. No chyba nic. O, basement, a ja nie chcę tam iść. Piwnica, oh my god. Musimy tam zejść. No. Frodo idzie. Ważny jeden. O, o. Proszę, coś dziwnego. Pierdzielę. Ale ja tu nic nie widzę, gdzie wy idziecie w ogóle? Gdzie coś tu? Krew widzę, tylko na podłodze. Słyszę bicie serca. Tak, to jest skrzynka. Piecyk. Są jakieś... prochy. Coraz szybciej. No. Piecyk kolejny. Boże, tu ze mną? Nie, że ktoś idzie za mną. No, ja nie chcę być z tyłu. Widzieliście tą mordę? Widziałem! Nie! Tak! Ta morda mi na ryj wyskoczyła. Naprawdę? Tak! Nic nie chcę wyskoczyć. Ciesz się! Przede mną przecież! Ciesz się, Frodo! To było straszne. O, macie fajne doznania, ja nic. No teraz ci wyskoczy coś też. O! Aha, to jest klamka. I co, weźcie nie ma tej tutaj, dajcie to. Tu a, właśnie. Proszę? Już nie robi na mnie wrażenia. To jest no, tak, ostatni. Macie literki? Ale mam jeszcze jedną kredę. Sound is coming from up. Czyli musimy na górę teraz iść. Chyba tak. Oh my god. Myślę, że w pojedynkę to jeszcze byłoby gorsze. A tutaj byliśmy, tak? Tu nie ma nic? Nie ma. Gdzie ten Torgus? Ja pierdziu. Ja się zgubiłem tu. No to tu jestem. Aha, tu Jezu. To rzeczywiście musisz mieć ciemno. Czekaj, bo ja się przyglądałem tam w ogóle tym piecykom, nie? Jezu, co to było? To kota zabijał. Nie wiem. Tak jakieś... Teraz musimy na górę się udać, to na bank. Ja nie wierzę. Floor 2. Słyszę nadal to. Ja też. Ile tu ma pięter w ogóle? Tutaj. A tu jest ten kamerzysta. No, są jakieś... To z radia chyba. Aha, nie mamy spać w tych... W łóżkach, pamiętajcie. Tak. Dobra. Dobra, to ja tu nie klikam, żeby nie zepsuć nic. Co to chodzi? O Jezu. Tu jest jeszcze wyżej. Ja chcę koniec już. Weźmy jeszcze jest wyżej. Idziesz wyżej? Może przejdźmy może najpierw to piętro, Nie. Tak, no. Najpierw to piętro, fakt. Jest true. Ja nie słyszę. To jest przebieralnia. Tu jest krew wszędzie. Jezu. Ktoś jednocześnie otworzył i zamknął drzwi, nie? Ze mną. Tak. Ja się przestraszyłem. Nie ma tu nic. Oprócz krwi. Dzięki. Co to jest w ogóle? Sakra. A, tu jesteśmy na górze teraz. To jest balkon. A to tu też były schody. Ej, to ja nie widziałem przecież tych schodów.
Jesteśmy na górze tego. A tu można wyjść. A tutaj jest, a tu jest zamknięte. Oh my god. Co to? Gdzie? O, jak? Nie wiem. Tu zamknięte. Ul, czekajcie, bo... O, tu jeszcze mam jakieś. To jest klasa. Tu są też drzwi, ej. Tu jest, aha, dobra, tam poszliście. Tu są książki. Jedna... Książka z piórem. Może. Nie, jest pusta. Mhm. Dobra, po drugiej stronie też jest klasa. Tam naprzeciwko. O, jakaś tablica. To torbier z atramentem. Aha. Książki. To jest chyba ta klasa pisarstwa. No, możliwe. Mój Boże. A teraz jakiś spokojniejszy fragment był. Laboratorium. To cisza przed burzą pewnie. Mam lagi. Mam lagi jak nie wiem co. Ja też miałem przez chwilę. Ja też. Oh my god. Patyki i torbiele. Boże. No z pewnością nie były to normalne zajęcia. Tu jest krew. I też skrzynka, ale nie ma nic, strasznie mi laguje. No nie ma tam nic. No jak ja wchodzę do samego końca, to mi tu laguje akurat. Principal. To jest dyrektor? Dobrze to tłumaczę? Tak. Halo? Dzień dobry. Książki. Też z piórem jakaś. Ojej, ile tu krwi na ścianie. Oh my god, faktycznie. Jakaś postać na jest stworzona. No, jakaś morda. Tam są drzwi, ja ich tu nie otwieram. Tu są drzwi, tam są drzwi. Co tu jest? A, teacher's room. O Jezu. A, wychodzimy tutaj na ten. Tam nie idziemy, tam wychodzimy można spać. Na korytarz. Dobra, czyli co, na ten te schody? Główny. Te schody nam zostały tylko? Tam na górę? Na kolejne piętro? Tak. Chociaż jeszcze dół chyba nie ten. Nie, no dół ogarnęliśmy. Tak? Dobra. Tak. Cały dół. Dobra, no to idziemy na wyższe piętro. To było gdzieś tam na początku. O Jezu, znowu. O nie. Tu, płacze. Tu. Tu. No to idziesz. Idź, Frodo. Nie, bo jeszcze Frodo nie miał, wiesz... Doznań. Żadnej mordy. O Boże, ile tu skrzynek. Senior Pedro. Nie, tu jest pusta. Pusta. No kto mi zamknął te drzwi przed nosem? No, dzięki. No wchodzisz we mnie teraz tu. Tylko nie kiśnij, uważajcie, żebyś nie kiśnił na łóżko. O Jezu. Co czas słychać płacz. No. Dobra, jedyneczka. W którymś pokoju będzie ta pewnie dziewczynka. Uważajcie też na te łóżka, no. Pusto. Tutaj patrzyliście? Jezu. Nie płacz, Alice. Puste. Nic tego kółka nie ma ostatniego. No, a nie, bo my ostatni już było chyba napisane. A już było. Na czacie, tak? Ale ja mam jeszcze kredę jedną. O Jezu, patrzcie. A? Ona tam ryczy. O, gdzie? A no, faktycznie. Idziesz. Musimy tam wejść, no cóż. Dziewczynko, halo? Wszystko w porządku. O my god. Ej, słuchajcie, mam przycisk. Tu jest przycisk. No ej, czekajcie, bo coś się wziąłeś? Dzieje na czacie. Tak, mam. There is a key in the chest. Quick, there is a cabin behind the building. Kabina za... Za budynkiem? O mój Boże. Ale musimy jeszcze napisane... Tu? Wyjść, tak? Napisane było quick, czyli musimy się spieszyć teoretycznie. To idziemy. A to była? Ta skrzynka była. Tak, była. Jak coś, to mam przycisk. Dobra. No to pewnie do wyjść... Nie wiem. Na prawo i tam na lewo potem. Schody są na dół. O tu. Jezu. Ale one są zamknięte, te drzwi. My nie wejdziemy tędy. Czekajcie. Bo masz przycisk. Aha. Ale przeczytajmy może dokładnie, co? Ej, w ogóle deszcz... Krwi? No. What the fuck? No dobra.
It is blood, no, blood raining. Oh my god. Oh, tego to jeszcze nie widziałem. A gdzie za domem coś? Nie wiem, gdzieś za... No to idziemy tam. Może tu, na prawo, prawą stronę, nie? Tutaj są ten, można do góry wejść. No, ale te liany się kończą tam w pewnym momencie, więc... Jezu, co to tu jest? To jest to jest mur chyba. Dobra, to ja idę tędy wzdłuż muru. Ja idę wzdłuż budynku. Ja też wzdłuż budynku. Tu nic nie ma. Jesteście za mną gdzieś tam? Tak. Ciemne. Dobra, teraz musiałem się przesunąć bliżej muru. No to jest taka dróżka teoretycznie. Mój Boże. A jak ten przycisk będzie nam potrzebny? No ale jakoś musieliśmy wyjść, nie? No. Stamtąd. Ej, no bo my zaraz wyjdzie na to, że okrążymy to dookoła, nie? No, okrążyliśmy chyba nawet. Czekajcie, a tu? Co tu jest? A, to jest dalej... Nie, to jest dalej mur. To. A może musimy na początek wrócić? Tam była jakaś kabina. Tam były zamknięte drzwi faktycznie, ale... No to tam potrzebujemy ten przycisk w sumie. A może mamy stąd wyjść? Czekajcie, przeczytajmy w ogóle to, co jest napisane. And there is still one more circle. Aha, że jeszcze jest jeden ten znacznik na podłodze, nie? Aha. Którąś kredą. No bo ja mam kredę właśnie jedną. No to jeszcze jest jeden znacznik w tej kabinie za budynkiem. Tylko jak my tam mamy wejść, jak mamy... A może było jakieś inne wyjście z tego domu? Dobra. Możliwe, no bo my tam... Ciągnąłeś guzik? Nie. Nie, no mam ten guzik, tu jest. Ale jak go zniszczymy, to on teraz będzie? Nie, chyba no właśnie. Zniknął. No to najwyżej go sobie dodamy game modem, no tylko... Dobra. Tylko, że my tutaj już wszędzie byliśmy, prawda? Dobra, ja przejdę jeszcze tam na górę. Na samą górę, bo my tam szybko uciekliśmy, może tam coś jeszcze było. Boże, czemu się to wyłączyło? A nie jest. Co? Gdzie idziecie? Ja przyszedłem na górę jeszcze. Tutaj byliśmy już wszędzie, prawda? Tylko czy na pokoju tutaj... Albo jakieś skrzynce jeszcze gdzieś było, nie widzieliśmy. A słuchajcie, a byliśmy w piwnicy? Basement? Byliśmy, tak? Tak, tak. Byliśmy. Tu są drzwi, otwieraliście je tu na samym końcu, na samej górze? Gdzie? Ty jesteś na samej górze? No tu chodźcie, chodźcie, tak, bo tu są zamknięte drzwi, może tutaj trzeba ten przycisk. Naprzeciwko tego pokoju, z którego uciekaliśmy. Tylko one są ledwo widoczne, no bo tu się wszystko zlewa, nie? Gdzie ty jesteś? Aha, bo to wyżej trzeba. Na samą górę, tak. Jezus Maria. I tu. Gdzie? Tu. O! Coś tam Boże. Jest? Nie, ciemno pewnie. Ej, ja tu mogę gdzieś przejść w ogóle? Nie. Otwórz nas. No. Aha, dobra, to no, nie. Tak nie. A nie było gdzieś jakichś drzwi? Gdzieś jeszcze? To znowu zniszczę, nie będzie tego... No to weź sobie dodaj kilka tych przycisków. Chyba tak. A to trochę no... Jak to dudni. No, ale no ewidentnie jest tam napisane, że za budynkiem, więc ja nie wiem, no. I po coś ten deszcz tam pada, więc... Wychodzi na to, że powinniśmy wyjść. Dobra, 64 wezmę. Powinno starczyć. Nie, no nie pamiętam, żeby tu jeszcze jakieś drzwi zamknięte były. Nie no, ale jak mówią ewidentnie, żeby na dworze, no to co? No tym bardziej, że nam się pojawiło na czacie, że is it blood raining, nie? Czyli powinniśmy tam być. Chodźcie, raczej. Chodźcie, cofnijmy na się tam. Tutaj pod schodami w sumie też. A to łóżko jest. No i w tym pomieszczeniu musi być ten cały krąg. To wróćmy się tam na początek, no. Pewnie znowu nas coś przestraszy. O, teraz mam... Widzicie to na czacie? Co? Nie. No bloody line, what happened here mam znowu. Aha. No my to mieliśmy wcześniej. No, wcześniej. Aha, tutaj, wcześniej. Tutaj, słuchajcie, ja jest przejście, tak? To. No tu. No.
No i co tam masz? No właśnie, tam musi być krąg gdzieś, tak było na czacie napisane. Wiecie co, a może tutaj ci tak krew? Wypuścicie mnie? A, nie. No wiecie co, zostawić, chcecie mnie tutaj na pewno... Tam jest bezpiecznie. No i raz. Tam gdzie jest ta krew? No nie wiem. Zobaczymy, gdzie no ona doprowadzi. Podejść. Dobra. Gdzie ona? Właśnie. Nie, nie widzę tu żadnego budynku. Do drzewa. Ona prowadzi do drzewa. No właśnie, strony? Tu nie ma nic. Jeszcze tu się rozejrzę troszkę. No ale tutaj nie ma, to są same drzewa. Jezus. Dobra, ja idę jeszcze do tego budynku i tam pobiegam w tym lesie. Może coś minęliśmy, no. Ewentualnie niegłupim pomysłem byłoby wdrapanie się na te liany, skoczenie na drzewo i się rozejrzeć, wiecie, rozejrzeć się tam można z góry, czy widać jakiś budyneczek gdzieś. No, nie wiem, czy tak, głodny tylko się tam tym game modem ten. No bo głodny się zrobiłem, nie mogę teraz biegać. No ja ostatnio chleba zjadłem, już nie ma. Tutaj można ewidentnie wejść na to i skoczyć na to drzewo. Tak? Aha, no bo tu nie można skakać. No można, ja jestem na sprintu. No ja też byłem. Aha. Przez chwilę, ale nie mogłem przeskoczyć na następne. Teraz to już was nie widzę nawet. No jedę wzdłuż budynku. No ja też. Aha. Może gdzieś tu też były jakieś drzwi, tylko nam się zlały, nie? Właśnie. Nie zauważyliśmy ich. To jest tak ciemno. Już mnie to nie denerwuje. Jest! Chodźcie, tu. O Boże, gdzie chodźcie? Tutaj. A rzeczywiście. Jest. Ja nie wiem, gdzie wy jesteście. Patynka. Czyli dobrze, ten przycisk był do otwarcia sobie drzwi, bo te są drewniane. Tak. O, i jest krąg ostatni. Poczekamy na Froda. Czyli dobrze albo zrobiliśmy. Albo tepnij się. Ale ja nie wiem, gdzie. Co? Boże. Moda, to weź go tepnij do nas. Co się stało? Ej, samochód podjechał chyba, taki dźwięk. No. Gdzie wy jesteście? Czekaj. Ja mam iść wzdłuż tego domu? Poczekaj, nie, Frodo, poczekaj. Czekaj, ci tepnie. No, Boże. Tu była. Tak, tu były drzwi i tutaj. Uff, to no co dobra, możemy. Teraz musimy wrócić. Bo słyszeliśmy samochód, jakiś silnik, nie? No. Tędy będzie szybciej tędy? Chyba. Tędy tu. No, no, no. Tylko nie mogę biegać. No ja mam jeszcze żabcie tam z kuchni. No daj mi coś. A masz. Czy chociaż mu trochę biec. Proszę. Thank you. Coś tam się zmieniło? Tu? Przed nami? Nie. Pokoiło na pewno. To co, idziemy tam do te wyjścia? No możemy. O, znowu. O, nie, no, nie, znowu. Znowu coś. W złym momencie to powiedziałeś. Do you know who I am? I am Alice, I am... Co tu się dzieje? Ja nie mam czegoś takiego. My też. Ja mam. No, ja też. Czy wiesz, kim jestem? O Boże. O. Tepło mnie gdzieś. Ej, cofnęło nas do... Co? Coś mnie zaraziło! Ej, mnie też, ale... Zginiemy. O nie. Nie naciśnijcie na łóżko przypadkiem. No. To będzie bardzo zabawne patrzeć, jak umieracie powoli. Witajcie w ja piekle. Ja tego nie widzę. Zginąłem. Torgu zmarniał. Ja też. Jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? O matko. Aha, thanks for playing. Oooo. To jest. Mapa stworzył Remo. O, to już wiemy. Wow. I tu jest jeszcze jakaś historia, nie wiem. Ending. Słuchajcie, to jest ta taka straszna. Znaczy, najstraszniejsza mapa na Minecrafcie? No niby. Znaczy, no nie była jakaś mega straszna, ale w pewnym momencie tak się wydarło nieźle. Dobra, czytam zakończenie. Okay. Zakończenie dla głupków, tak jest nazwane. Sara i Alice były tą samą osobą. Czyli miała pewien rodzaj schizofrenii. Mm-hmm. I stała się złym demonem i zabijała wszystkich, którzy ją torturowali albo prześladowali. Po tym
Ona próbowała uciec, by albo znaleźć pomoc, więc musiał. Więc w sensie, nie wiem, co to znaczy. Ale wszystko się oczywiście składa na to, że pomogła nam uciec i nas zabić. Teraz ziemia jest niebezpieczeństwem. Dziękuję. Okej. Okay. Czyli wszyscy umrzemy. Oh my god. No dobra. Mapka zacna, no. Nie grałem nigdy w tego typu mapki, więc nie mam też porównania, ale no fajnie się bawiłem. No na pewno grając samemu byłoby jeszcze straszniej. To prawda. Bo czułoby no się nic tam... mi nie wyskoczyło, tam wam coś wyskoczyło, no mi to dwa może razy zobaczę. Wyskoczyło. Aha, aha. Ale myślę, że to właśnie głównie na tym bazowano, żeby były te jumpscary, że coś się nagle nam, nie wiem, właśnie pojawi albo wyskoczy na twarz. Prawda już rozwala. Już rozwala, już TNT. Patrz. Zobaczcie, gdzie my będziemy. To jest gdzieś ten dom? Nie, to jest tylko ten nasz nie, ten. Nie, niestety. Aha. Już chcieliście rozwalać. No nie, nie, no tutaj... ja jestem grzeczny bardzo. No dobra, jak wy, to ja też, no. Nie, bo chciałem zobaczyć, czy gdzieś jest ten dom. No pewnie gdzieś jest, no musi być. To po no, prostu następnie... Zawsze można play wcisnąć znowu, nie? No. Bo stąd to raczej nie zauważymy tego. Gdzie to było? To? Okej. Okay. O Jezu, nic aha, nie widzę. To się zmieniło nam znowu game moda. Dobra, ja się tam nie będę. No, to bawić. Co? Żegnamy się? Nie, poczekaj jeszcze. A, sekundka. Ty chcesz jeszcze, no tak, przecież. Co tu no. pokazać? Ja też chcę pokazać moje zdolności. Mhm. O, jest cały. Musimy najpierw zdjęcie zrobić, no dobra. Tam. Zdjęcie, ważniejsze jest wybuchanie. Tak. No to Alicja, będziesz miała fajny dom. Oczywiście tak. A mnie się no. zacięło. Nie, dobra, z tego wszystkiego. Zemsta jest słodka. Będziemy chałupę rozwalić. No, ja chałupę też idę tam rozwalić. Patrz, jakie mechanizmy, widzicie? No. Wow. No, to skomplikowanie wygląda. No, podziwiam, bo ja to bym pewnie wysiadł przy budowaniu ja też. Włącznika do drzwi. No, ja też. Fakt, dlaczego to się już odpaliło? Aha, no, bo są cię redstone. Aż się muzyka włączyła. Okej. Okay. Kapum. Ja sobie jeszcze chodzę po pokojach. No widzę właśnie. No zaraz tych pokoi nic nie zostanie, więc uważaj. Tak tutaj wszystko wybucham. Ała. Nie, o nie. No dobra, to co, kończymy, nie? Tak, tak, nie ma co już tego przedłużać. Także dziękujemy wam. Mam nadzieję, że fajnie wam Halloween minął. Wszystkich świętych. Uśmiechniętych. Tak. Że też się trochę baliście. Znaczy głównie ja. No to cóż, gdzie wy jesteście? To widzę Froda. No właśnie, nie wiem, gdzie wy jesteście. A ja idę na ten księżyc tam. O, widzę Frona, dobra. Gdzie wy jesteś? No, aha, o. Tam. Aha, tam jesteś. No jestem. I tak tam nie dolecimy raczej. To jest no tylko chyba tekstur... nie. Tekstur pak podmieniany. No dobra, no to co? To ze mną był Frodo. Tak, byłem. I ze mną był Chucky. Byłem, byłem. I do zobaczenia w kolejnych, mamy nadzieję, mapkach. No może tym razem nie horrorowych, ale no. jakichś innych na pewno. No, to pa pa! Hej!